Jako ambasador Hiszpanii w Polsce pragnę pogratulować Polakom w dniu Konstytucji 3 maja. Ta konstytucja, pierwsza z napisanych w Europie, zwiększyła zakres swobód politycznych i była ostatnim wołaniem o wolność niepodległej Polski. Jej ziarno wydało owoce, gdy kraj odzyskał niepodległość po I wojnie światowej i ponownie przed 30 laty, gdy odzyskał suwerenność po wielu dekadach walki swych obywateli. Czy Polska cieszy się największą wolnością i dobrobytem w historii? Jej sukces jest wynikiem uporu i patriotyzmu wszystkich obywateli. 15 lat obecności w Unii Europejskiej bardzo przyczyniło się do tego szczęśliwego i pomyślnego stanu rzeczy. Polacy wiedzą, że Hiszpanie darzą ich sympatią. Hiszpania inny lider konstytucjonalizmu dzięki konstytucji z 1812 roku. Wyczy w Polsce strategicznego partnera w Unii Europejskiej i w NATO. 100 lat po przywróceniu stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami świętujemy i umacniamy naszą przyjaźń. Felicidades, amigos de Polonia. Gratulacje.